moi drodzy, wiemy już niemal wszystko. I tak, obiekt 907 będzie ponownie do wygrania. Witam was serdecznie i dziś pogadamy o przyszłej operacji na mapie globalnej Najemnicy, która ruszy już 21 stycznia i potrwa 15 dni do 4 lutego. Podczas tej operacji będziecie mogli zdobyć takie pojazdy jak M60 Patton, VK7201K, oczywiście obiekt 907 najbardziej pożądany, T95E6, 121B i nowisieńki Chieftain. Czy warto walczyć o te pojazdy? To zależy już od nas samych. Dzisiaj, moi drodzy, delikatnie przyjrzymy się zasadom. To, że te pojazdy będą do zdobycia, jest już pewne, ponieważ pojawił się news na stronie World of Tanks. Link będzie oczywiście w opisie. Ja postaram się delikatnie omówić, jak to wygląda, jak się przygotować i co tu jest tak naprawdę najważniejszego w tym momencie. Więc sprawa numer jeden, oprócz tego, jakie są nagrody. Musicie wiedzieć, że format bitew to oczywiście dychy 15 na 15, więc nie ma żadnych szóstek, ósemek, jak to było kiedyś dawno temu. Teraz są tylko i wyłącznie dychy. Kolejna bardzo ważna kwestia. Kto będzie, uwaga, słowo klucz, mógł wygrać czołg nagrodę? 10 tysięcy najlepszych graczy. Dlaczego powiedziałem mógł, a nie wygra? Ponieważ wcześniej ci gracze będą musieli mieć jeszcze na koncie odpowiednią ilość obligacji. To nie jest tak, że masz miejsce w top 10 tysięcy i na 100% dostajesz czołg. Nie, nie. I to jest bardzo istotne. Czym lepsze miejsce, tym mniej będziesz musiał dopłacić tych obligacji. Także tak naprawdę nie bijemy się tylko o to, aby być w top 10 tysięcy, aby być na przykład w top 3000, 4000, no bo wiadomo, wtedy mniej dopłacamy do interesu. Także to jest bardzo istotne dla osób, które mają mało obligacji. I kolejna kwestia, aukcje. Wiem, tutaj było wiele dyskusji, pytaliście, czy jeżeli w ogóle nie będę brał udziału w bitwach klanowych, to mogę w nich wziąć udział? Nie. Musisz koniecznie wziąć udział w ogóle w bitwach klanowych, w tej operacji, aby w ogóle bić się w aukcjach, także to jest wymagane, to jest 1 i 2, tylko 400 pojazdów nagród będzie rozdanych w aukcjach. To jest bardzo mało. Nie oszukujmy się, ceny będą kosmiczne, grubo pewnie będą przekraczać 10 tysięcy, szczególnie, że będzie 907, także aukcje to będzie totalny mordor. Ja już jestem ciekaw tych sumek, na końcu powiedzą, jakie będą sumy. Pewnie 15 tysięcy, może więcej, nie wiadomo. Także najlepiej byłoby się bić o tak naprawdę te top 10 tysięcy, to będzie prostsze. Co dalej? Osoby, które znajdą się poza top 10 tysięcy, wciąż otrzymają pewne nagrody. Będą to na przykład obligacje, style, kredyty, emblematy, konto premium lub rezerwy osobiste. To i dokładnie to zależy właśnie od tego, ile tych punktów sławy zdobędziecie, jakie będzie wasze miejsce w całej kampanii. I tutaj macie informacje, jakie będą maksymalne nagrody na konto. Maksymalnie dostaniecie za kampanię 3000 obligacji, maksymalnie 2 style weteran, 2 style cyfrowy klanowy i tutaj jeszcze także zestawy emblematów klanowych, 3 350 000 srebra, 20 dni konta premium i 48 rezerw osobistych. Uwaga, to jest maksymalna wartość, nie gwarantowana. To, ile tego otrzymacie, zależy od waszego miejsca i punktów sławy. Lecimy dalej, teraz nagrody klanowe, czyli złoto. 8 415 000 złota trafi do skarbców klanów. Oczywiście to jest do podziału, więc możemy spokojnie przyjąć, że to nie będzie dużo. Top 100 klanów zgarnie zdecydowaną większość i nawet jeżeli patrzymy na to, że klan zgarnie 50 tysięcy, podzielcie to sobie na 100, no i wtedy wyjdzie, że to jest naprawdę mało za ten wkład i pewnie grę przez parę godzin dziennie w tych klanówkach samych. Także w tej kampanii, w tej operacji nie chodzi tak bardzo o złoto, bardziej chodzi o czołg nagrodę i obligacje, inne bonusy, style, kamuflaże i tak dalej. Jeżeli chodzi o sam pojazd nowy T95 Chieftain, to jest szansa, że jako community contributor będę mógł go przetestować i wtedy ewentualnie dam wam znać, że o kurde, jest dobry, warto go mieć, albo o kurde, jest słabiutki, weź coś innego, prawda? Także to jest ważne. I chyba już ostatnia kwestia, ta kampania będzie wyjątkowa, ponieważ dotychczas to było zwykle tak, że jako prosty gracz w klanie miałeś marny wpływ na to, czy twój klan będzie wysoko i zdobędziesz czołg, To wszystko zależało od oficerów. Teraz będzie inaczej. Ty jako zwykły, prosty gracz masz wpływ realny na to, czy zdobędziesz ten czołg nagrodę. To nie zależy wszystko od oficerów w twoim klanie. Także to jest fajne. To jest dokładnie napisane tutaj. Gracze będą musieli podejmować decyzje i wybierać pomiędzy wymianą osobistych punktów sławy na premię w celu zwiększenia szybkości ich zdobywania, a zatrzymaniem swoich osobistych punktów sławy i wydaniem ich na przeróżne nagrody po zakończeniu wydarzenia. Czyli, mówię, ważne jest to, abyście dobrze decydowali w trakcie kampanii. I teraz zapytacie, no ale dokładnie o co chodzi? Niedługo pojawią się takie szczegóły szczegółów, i tam będzie to dokładnie rozpisane. Musicie to przeczytać. Niestety, nie ma takiej opcji, abyście tego nie przeczytali, jeżeli chcecie realnie walczyć o te wszystkie fajne rzeczy. Także czeka nas miła lekturka na wieczór na przykład. Choć pamiętajcie też o tym, że oficerowie też będą mieli wpływ na to, czy zdobędziecie czołgi nagrody, bo będą takie bonusy, premie razy 5 na przykład. Także to też jest istotne. Nie wszystko zależy od samego gracza, też od oficerów, ale dużo więcej niż kiedyś. No i co, moi drodzy? Pamiętajcie o tym, że czasu już jest mało, więc trzeba dołączyć do jakiejś ekipy, jeżeli jeszcze jakieś nie macie. Pamiętajcie o tym, aby przeczytać te szczegółowe zasady, które pojawią się niedługo. No i też trzymajcie obligacje, dobijajcie dychy, jeżeli jeszcze jakieś wam brakuje, bo warto, wydaje mi się, że warto. To tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Cześć!